23 października to 9 dzień inwazji UFO. Spotki są widoczne od godziny 22 do 4. Dzisiaj mamy dwa spotki i są to specjalne spotki, bo ten, który wam teraz prezentuję, który znajduje się w tym miejscu, pojawia się tylko i wyłącznie raz na event i musicie mu zrobić fotę, żeby zdobyć nagrodę za robienie foty wszystkim UFO. Dokładnie ta oto lokalizacja. Więc robimy mu fotę i oczywiście wysyłamy to od razu do Omegi. Gotowe, proszę państwa, jest to w tym momencie. Ale! Jest także drugie UFO, które znajduje się w pobliżu Fortu Zancudo. I jest to UFO specjalne, które nie zalicza się do tego całego eventu. Nie musicie mu robić foty, żeby zdobyć nagrodę za robienie foty wszystkim UFO, ale warto mu zrobić tak jak zdjęcie, bo jest to oddzielne UFO od tego całego eventu. Jest to troszeczkę skomplikowane, ale zaraz przejdźcie, o co chodzi. Bo zobaczcie, że nie jest to UFO takie jak wszystkie. Różni się ono. Postarajmy się zbliżyć. No i proszę bardzo, macie. Jest to UFO wojskowe. Nie jest to UFO, tylko to jest UFO wojskowe. Różni się ono. Zobaczcie, jest to kompletnie inne UFO. I za zrobienie mu foty dostajemy także nagrodę. I ta nagroda wynosi, uwaga, uwaga, 50 tysięcy hajsu. I powtarzam, jest to takie dodatkowe UFO z swoją własną nagrodą, nie zalicza się ono do tych pozostałych UFO. Jego dokładna lokalizacja to okolice Fortu Zancudo. Warto przypomnieć, że wczoraj także tutaj UFO się znajdowało, ale było to normalne UFO. A teraz dokładnie w tym samym miejscu mamy te wojskowe stealth UFO. Możemy się nawet zbliżyć. Lekko. Ale nie za bardzo, no bo nam oczywiście zniknie, polecimy zbyt blisko. Więc jak robicie foty temu UFO, temu albo jakiemukolwiek innemu, no to zawsze, jak czekacie na to UFO, to stójcie gdzieś dalej, nie? A nie bliżutko, bo jak polecicie zbyt blisko, to wam po prostu zniknie, nie? I będzie przypał. Jeszcze raz się przyjrzyjmy. W ten sposób się prezentuje. Piękne jest, piękne. Podlećmy sobie bliżej. Zobaczmy, jak blisko mogę podlecieć, zanim zniknie. O, chyba jestem już gdzieś na krawędzi. Ale podlećmy, no właśnie. Koniec. Zniknie nam. Zaraz. To jest niepokojący dźwięk. A nie, zobaczcie, jak jest niepokojący dźwięk, to UFO nie znika. Jak jeszcze bardziej się zbliży, to dopiero zniknie. No. Więc ten dźwięk jest ostrzegawczy. Na to wychodzi. Okej. No dobra, to tyle. Widzimy się jutro w kolejnym dniu eventu.